EduArctic 2. Od badań polarnych do naukowej pasji. Innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce i Norwegii. Webinaria. Kalalit nonat brzmi bardzo egzotycznie. W jakim to może być języku? Jest w języku inuickim. W języku inuitu zamieszkującym właśnie Grenlandię, a oznacza mniej więcej tylko ziemia, czy też kraj, kraina, moglibyśmy powiedzieć, ludzi. Tutaj widzicie też flagę Arktyki, przepraszam, Arktyki, Grenlandii. Pomimo tego, że te zależności polityczne i to, jaki właściwie ma status Grenlandia, nie są takie proste, ale flaga jest, flaga istnieje, całkiem od niedawna istnieje, od 80-tych lat została zatwierdzona i są z niej Grenlandczycy bardzo, bardzo dumni. Ale cofnijmy się trochę bardziej, za chwilę się cofniemy historycznie, a na razie krok w tył i zastanówmy się, gdzie tak naprawdę jesteśmy, będąc na Grenlandii. Grenlandia znajduje się pomiędzy dwoma oceanami, arktycznym i atlantyckim. Na wschód od kontynentu północnoamerykańskiego, to znaczy konkretnie od kanadyjskiego archipelagu arktycznego. W związku z tym tak geograficznie, fizjograficznie powiedzielibyśmy, że jest częścią kontynentu, który się nazywa Ameryka Północna. Natomiast inaczej to wygląda, jeśli chodzi o taką przynależność polityczną, historyczną, kulturową, jednak bardziej przynależy do Europy, co nie znaczy, że Amerykanie tam różnych swoich interesów nie widzą. Całkiem niedawno, jeszcze jako prezydentem Stanów Zjednoczonych był Trump, pojawiła się taka propozycja, żeby Ameryka kupiła od Danii Grenlandię. Już trochę zdradziłam, że tam Dania jeszcze jest zamieszana. Trochę wyśmiano tą propozycję, ale wbrew pozorom ona nie była taka zupełnie absurdalna, bo po pierwsze nie była pierwszą propozycją tego typu, a po drugie pamiętajmy, że Alaskę to Amerykanie też kupili od Rosji akurat, więc zdarzało się to zdecydowanie. A Grenlandia jest takim punktem zawsze interesującym, jeśli chodzi o położenie, być może jeśli chodzi o różne zasoby, jeśli chodzi o takie panowanie w Arktyce, które jest dla wielu mocarstw łakomym kąskiem. W każdym razie, jeżeli leży tam, gdzie leży, tak jak to przed chwilą opisałam, występuje to ten na półkuli zachodniej, występuje na półkuli północnej, koło podbiegunowe ją przecina. Jeżeli koło podbiegunowe ją przecina, to znaczy, że powyżej tego 66 stopni, tak, gdzieś mniej więcej tyle szerokości geograficznej północnej, będzie już ta taka noc polarna nam się przydarzała. Jest największą na świecie wyspą oczywiście, to takie krzyżówkowe pytanie. Mamy Australię, mamy Antarktydę, ale to są jeszcze większe lądy, ale generalnie uważane są za kontynenty, a nie za wyspy, więc w zasadzie kolejna w kolejności, czyli Grenlandia już kontynentem nie jest, uznajemy ją za wyspę. W ogóle ona jest bardzo duża. Jak pomyślimy sobie, porównamy to z wielkością chociażby Europy, to jest wielkość całej Europy Zachodniej. Czyli jest to naprawdę spory kawał lądu. No właśnie, lądu czy nie lądu. Zajmuje obszar, jak widzicie, ponad 2 milionów kilometrów kwadratowych. Jeżeli Polska ma 314 tysięcy mniej więcej kilometrów kwadratowych, o ile dobrze pamiętam, no to jest sporo, sporo większa Grenlandia od Polski. Jest tak duża, że jest w takim rankingu największych krajów na świecie. Jest 12, oczywiście pod względem powierzchni, nie pod względem trudności absolutnie, bo tutaj zdecydowanie jest gdzieś tam na szarym końcu. Co więcej, to jest nie tylko jedna wyspa, terytorium obejmuje największą wyspę, ale też około 100 mniejszych wysepek, które gdzieś tam dookoła jej się znajdą. Mówiłam, czy ląd, czy nie ląd. No tak w zasadzie to w większości lądolód. Lądolód grenlandzki, czyli przeogromna bryła lodu. Pokrywa mniej więcej 80% z tych 2 milionów kilometrów kwadratowych powierzchni Grenlandii, o których mówiłam. I też już wspominałam, że to jest takie drugie w kolejności, jeśli chodzi o wielkość ciało lodowe na świecie. Największy jest oczywiście lądolód antarktyczny, czyli drugi koniec Ziemi, można powiedzieć. Ten lądolód grenlandzki nazywany jest Inland Ice i nie dość, że jest ogromny, to jest jeszcze gruby. Widzicie tutaj na tak przekroju, na rysunku w prawym dolnym rogu, że w tym najgrubszym punkcie
ma nawet ponad 3 km grubości. I to nie jest tak, że to jest lód, który sobie zamarł, tak jak nie wiem, lód morski. To jest lód, który powstał, tak jak lodowce wszystkie, w ten sposób, że kolejne warstwy padającego śniegu coraz bardziej się sprasowywały pod własnym ciężarem, pod tym ciśnieniem, zamieniały się w ten lód. To lód bardzo specyficzny, stary, to jest te warstwy tego ściskającego się śniegu, to jest kilkaset tysięcy lat. A jeżeli kilkaset tysięcy lat, to zawiera bardzo cenne informacje o historii, o dawnych warunkach klimatycznych. Stąd dlatego na Grenlandii, tak samo jak na Antarktydzie, sporo się pobiera tak zwanych rdzeni lodowych. Ale to już temat trochę na inną lekcję dotyczącą tego, jak badamy przeszłość, posługując się między innymi danymi, które dostarczają nam, danymi paleoklimatycznymi, które dostarczają nam między innymi właśnie takie rdzenie lodowe. Ten lód ma, lądolód, taką dość ciekawą właściwość. Tutaj jest taka mapka obrazująca, jakby wyglądała Grenlandia, gdyby teraz ściąć cały ten lód. Nawet nie rozpuścić, uznać, że go nie ma. Na środku byłaby taka dziura w zasadzie. I pytanie, czy gdyby rzeczywiście doszło do tego, że rozpuściłby się cały lód, cały lądolód grenlandzki, tego byśmy bardzo nie chcieli, bo to oznaczałoby ogromne podniesienie poziomu światowego oceanu, to czy wtedy byłaby to taka wyspa z dziurą na środku? No nie. Dlatego, że ten lód jest bardzo ciężki. 3 km lodu, 1 700 000 km2, to jest ogromna, ogromna masa, która uciska ten ląd. Gdyby doszło do tego rozpuszczenia, to jest złe słowo, roztopienia, przepraszam, prawidłowo myślę, roztopienia lądolodu, to doszłoby do tak zwanego, to po polsku bardzo skomplikowanie brzmi, są ruchy izometryczne, a po angielsku to jest rebound, czyli po prostu odbijałby sobie lód to, że był tak uciskany, ląd odbijałby sobie to, że był tak długo uciskany przez lód, czyli wypchnięty byłby do góry i ta dziura by zniknęła. Ale taka ciekawostka i też mamy nadzieję, że przynajmniej do naszego życia, do roztopienia tego lądolodu w tak znacznym zakresie nie dojdzie. Lądolód lądolodem, ale to nie jest tak, że to jest zupełnie taki krajobraz absolutnie monotonny. Mamy też tam oczywiście skały, jakieś góry. Oczywiście mamy też lodowce, bo lądolód to jedna rzecz, a lodowce też są, nawet ponad 100 jest takich lodowców. Mamy skały różne, głównie skały metamorficzne, głównie gnejsy, mamy też skały osadowe, skały wulkaniczne. Bardzo charakterystycznym takim elementem krajobrazu, jeśli spojrzymy na jakieś zdjęcie, tego jest dużo, to jest duża szansa, że to jest Grenlandia, tak, tego typu zdjęcie. Czyli biało, biało, lód, śnieg i co jakiś czas takie stożki. Niepokryte śniegi. Lunataki. Nazywają się lunataki, nazywa się je też wyspami lądowcowymi. To są odsłonięte fragmenty grzbietów, gór, szczytów, gdzie nie ma śniegu, gdzie ma lodu i są dosyć powszechne. Znajdują się też na przykład na Svalbardzie, ale są bardzo charakterystyczne właśnie tak. No i tak jak mówiłam, monotonii tutaj nie ma. Jest bardzo pięknie. Nie będę omawiała wszystkich tych form, wystarczy tylko przyjrzeć. Są lodospady. Są bardzo malownicze góry lodowe, które się odrywają od Grenlandii i mają takie bardzo często formy takich łuków. No to lunataki oczywiście. Tu mamy, wracając do tych gór lodowych, akurat góra lodowa jak się odrywa od lodowca, od lądolodu, spada do morza grawitacyjnie, robi dosyć dużo zamieszania, bo to jest naprawdę ogromna, ogromna masa. I oprócz tego, że są takie piękne i robią dużo zamieszania, to w swoim czasie zrobiły bardzo dużo zamieszania. Na pewno słyszeliście na 100% o katastrofie Titanika. Katastrofa Titanika to jest dokładnie 15 kwietnia 1912 roku, czyli strasznie fajnie, to strasznie dawno i strasznie niefajnie, bo zginęło tam bardzo, bardzo dużo ludzi, zwłaszcza tych, którzy oczywiście nie mieli dostępu do szalup i byli biedniejsi niż inni pasażerowie. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że
jak pewnie też wiecie, Titanic się zderzył z górą lodową, a góra lodowa była właśnie górą lodową, oderwaną w Grenlandii, od lodowca Inglisa. Także bardzo piękna, ale niestety dla statków bardzo niebezpieczna. Ale to nie jest tak, że na Grenlandii to tylko lód, góry i pustka i zimno. Zupełnie nie. Pomimo tych niesprzyjających warunków, które co prawda nie zawsze były aż tak niesprzyjające, już patrząc nawet historycznie, to jednak osadzali się tam. Wiemy tak, że 80% to jest ten lądolód, no to co 20%? To pozostała jedna piąta to jest dom dla flory i fauny i dla ludzi, którzy żyją, można powiedzieć, tak na pograniczu epoki lodowcowej. Można sobie myśleć, no 20% to bardzo mało, ale cały ten obszar wolny od lodu jest mniej tak wielkości Szwecji, czyli no, jednego dużego kraju. Wspominałam przy okazji tej mapki, że jest takie coś jak Nuuk. Nuuk to jest miasto, największe miasto na Grenlandii, przy okazji jego stolica, gdzie mieszka prawie 1/3 populacji Grenlandii. 1/3 populacji to jest około 17 tysięcy osób, czyli z polskiej perspektywy takie nie bardzo duże miasteczko. Ale mamy tam normalnie budynki, wysokie budynki, pomnik, konkretnie tego pana Hansa Egede, który można powiedzieć, że był założycielem miasta Nuuk, które wcześniej nazywało go tak, co prawda. Mamy też bardzo charakterystyczne takie kolorowe domeczki. Wydaje mi się, że z uwagi na to, że tam drzew nie ma, zieleni nie za dużo, dosyć szaro i bardzo często ponuro, to północne ludy starają się sobie kolorować życie i charakterystyczne są te wymalowane, drewniane domki. Jest też Kanak. Jeśli chodzi o osady, też o nim wspominałam przy okazji mapki, to jest jedna z najbardziej wysuniętych na północ w ogóle osad na całej ziemi, a Nuuk mamy tutaj, czyli na południu. No właśnie, wspomniałam o tym, że jest tak, drzew nie ma, zimno i tak niezbyt przyjaźnie. No rzeczywiście, klimat możemy określić jako klimat arktyczny albo subarktyczny. Oczywiście pamiętając, że cały ten obszar tej wielkości całej Europy Zachodniej, to nie jest tak, że to jest zupełnie jednolity klimat, ale rzeczywiście dominuje jednak ten lądolód, który bardzo decyduje o tym, jaki tam jest klimat. Oczywiście nie tylko to, no, dostępność słonecznego, wszystko inne. Ale generalnie występują też tam jakieś różnice pogodowe, takie rzeczy charakterystyczne. To silne wiatry, to jest bardzo, bardzo wietrzna wyspa i w połączeniu z tym, jak generalnie jest zimno, to te wiatry, zwłaszcza tak zwane wiatry katabatyczne, czyli bezpośrednio jakby spływające zimne powietrze z natrąd do lodu, mogą powodować, że ludzie, którzy nie są tego przyzwyczajeni, cierpią na odmrożenia. No jest to bardzo nieprzyjemny, zimny wiatr. Co poza tym, no przez 2 miesiące Grenlandczycy tego światła słonecznego nie widzą. Niektórzy, temperatura średnia to minus 7 stopni Celsjusza, średnio oczywiście. Oczywiście zdarzają się rekordy, ostatnio dosyć często, rekordy temperaturowe, co nie jest dobre, no przynajmniej jeśli chodzi o punkt widzenia całej planety, 20 parę stopni w czerwcu, to wydaje się dla nas normalne, ale Nuuk to nie jest zupełnie normalne i jest znakiem bardzo niebezpiecznych przemian. Chociaż mogę sobie wyobrazić, że dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do takich okropnych wiatrów i zimna, to może być duża atrakcja. Bo klimat się zmienia, to co do tego chyba nikogo nie muszę specjalnie przekonywać. I te zmiany klimatu zdecydowanie dotykają Grenlandię. Pamiętamy, że kiedyś się mówiło, że mniej więcej 2 razy szybciej zachodzą zmiany klimatyczne w Arktyce niż gdzie indziej. Teraz się mówi nawet o 7 razach, bardziej w kontekście Svalbardu, ale no tak raczej szybciej. Tak, szybciej to jest tam odczuwalne, to jest takie laboratorium, na którym naprawdę to widać. A niestety to, co tam się dzieje, ma wpływ też na to, co się dzieje gdzie indziej. I to zdecydowanie wpływ, którego byśmy sobie nie życzyli. Co widzimy już w Grenlandii? Jeśli chodzi o zmiany klimatu, obserwujemy, że lód morski tworzy się później, około 2 miesiące później i ulega topnieniu około miesiąc wcześniej, czyli krócej trwa ta pokrywa lodowa.
Jest to miejsce szczególnie wrażliwe na zmiany klimatyczne i tak jak mówiłam, pojawiają się coraz większe rekordy. Tylko że tak, z punktu widzenia samych Grenlandczyków, to jak już mówiłam, to niekoniecznie jest taki duży problem, przynajmniej krótkofalowo. Paradoksalnie te zmiany przynajmniej krótkofalowo są dobre dla ich gospodarki. Mogą uprawiać nowe rośliny, nawet warzywa, mają dłuższy sezon wegetacyjny, pojawiają im się nowe gatunki ryb, których do tej pory tam nie było. Ale też tak zupełnie, można powiedzieć, indywidualnie z ich punktu widzenia nie jest tak idealnie, bo to zaburza ich tradycyjny tryb życia. Już tak zupełnie anegdotycznie, Nuk był gospodarzem, powiedzmy, arktycznych zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku i to był marzec, powinno być tam coś nie było zimno, a organizatorzy musieli już wcześniej produkować na Grenland. Więc było to istotnie dziwne zjawisko, ale można by je rozpatrywać tylko takiej ciekawostki. Natomiast już nie jest ciekawostką to, że jeżeli jest coraz cieplej, to rozmarza nam na przykład wieloletnia zmarzlina, a to oznacza, że cała infrastruktura, drogi, budynki są zagrożone, po prostu mogą się zawalić, rozpaść. Grenlandia to oczywiście też niedźwiedzie polarne, niedźwiedzie, które jak nie mają lodu morskiego, nie bardzo mogą polować, są głodne, podchodzą coraz bliżej wiosek, szukając pożywienia. Kiedyś myśliwi, bo nadal tym się też tradycyjnie trudnią mieszkańcy Grenlandii, niektórzy mogli zostawiać to, co upolowali gdzieś tam w śniegu, w skrytkach, w lodzie. Teraz głodne niedźwiedzie polarne po prostu to kiedyś gardziły, można powiedzieć, padliną. Teraz jak najbardziej im to wyjadają, więc to są też takie tego typu zmiany, więc po jednej stronie oczywiście cieszymy się, na pewno mieszkańcy cieszą się z wysokiej temperatury, ale konsekwencje również tam mogą być bardzo niebezpieczne. Wspominałam już o niedźwiedziu polarnym, no bo oczywiście nie tylko ludzie, ale też jest fauna i flora. Wbrew pozorom dosyć bogata jest ta flora na przykład. Oczywiście generalnie mam do czynienia z tundrą, tam gdzie nie ma lądolodu, rzecz jasna. Mam nawet jeden reliktowy las, taki naprawdę prawdziwy las. Bardzo charakterystycznym kwiatem, bardzo charakterystyczną rośliną jest tak zwany niwiarsjak. To jest karłowata odmiana wierzbówki cyprzycy. W Polsce też ją można spotkać, zresztą bardziej tak, to jest taka roślina bardzo mało wymagająca przy torowiskach. Po angielsku nazywa się fireweed, dlatego że jak jest pożar, to jest pierwsza roślina, która gdzieś się pojawia jako taki pionier, który powiedzmy rekultywuje gleb, rekultywuje środowisko. Roślin jest parę gatunków, oczywiście są dość ogromne gatunki. Jeżeli sobie popatrzycie na materiały, które są właśnie w pakiecie, tam jest cały przewodnik po roślinach i są czasami bardzo, bardzo ciekawe, oczywiście ciekawych przystosowaniach do tego, żeby jednak przy tej niskiej temperaturze przetrwać. Zwierzęta owszem, jak najbardziej też, wieloryby, pamiętam, za to blisko często i chętnie obserwowane przez turystów. Głównie około 15 gatunków wielorybów się tam przemieszcza, ale są też foki, morsy, wszystkie te zwierzęta, które warto by się spodziewane. Na lądzie renifery, lisy polarne, piszmowoły również, no i niedźwiedzie polarne, tak, te niedźwiedzie polarne, na które tam nawet można jeszcze polować. Do końca nie wiadomo, ile ich jest, ale można na nie polować. Oczywiście są pewne kwoty, limity, ale mimo wszystko, co więcej, poluje się na nie też dla mięsa, bo tradycyjnie jest to taki przysmak eskimoski. Kiedyś mówilibyśmy eskimoski, teraz raczej jest to określenie eskimosi jest traktowane jako niezbyt pochlebne, bo to mniej więcej tłumaczy się jako zjadacze surowego mięsa i bardziej poprawną formą teraz stosowaną są. To oznacza to, jeśli chodzi o ludzi, praktycznie to samo. Są też wilki polarne, głównie w północnej części, jest ich bardzo dużo, w tym mniejszych ssaków flamingi. Bardzo, bardzo rzadko jakieś gady i płazy, no bo jest na nich po prostu za zimno, to jest za jasne. Ta zieleń jest bogata, różnorodna, ale tak jak mówiłam, niwiarsjak jest najbardziej charakterystycznym, takim kwitnącym elementem, że uniwersytet oznacza też dziewczynkę, jest charakterystycznym imieniem, często nazywanym dziewczętom. Tutaj parę nazw w języku inuickim, nieźwałem to nanok, a piżmowu, czyli piżmowu na przykład. Są też narwale, tak jak wspominałam, w różnych gatunkach wielorybów. To jest
Jest też fulmar, bardzo interesujący ptak. Co jest jeszcze? Oczywiście są też maskonury. To zwierzę jest bardzo, bardzo częste i bardzo niebezpieczne. Kto wie, co to jest? To, co tu widać, tego jest akurat tutaj dosyć sporo, nawet nie jedno, tylko no, parę ich tu jest. Niebezpieczne, uciążliwe. Nie tylko na Grenlandii, ale na Grenlandii szczególnie. Otóż, proszę Państwa, Grenlandczycy walczą też z komarami i jest to naprawdę, naprawdę w lecie straszliwa plaga. Ale szybko przejdźmy jeszcze do historii. Jak to się stało, że w ogóle na tej Grenlandii ktoś mieszka? Bo historia jest trochę zawiła. Znów odsyłam do materiałów, gdzie jest cała taka oś wydarzeń, o których wiemy, że się wydarzyły, o których są jakieś ślady. Po raz pierwszy jakieś 5000 lat temu tam postawił stopę człowiek prawdopodobnie. Przyszedł generalnie z Ameryki, albo też z Syberii przez Amerykę, a potem przez Kanadę, bo morze zamarzło pod ciśnieniem Beringa, więc to tak zwana emigracja paleoeskimoska. Nie wiedzieli nic o istnieniu Grenlandii Europejczycy aż do wieku X. Zawdzięczamy odkrycie Grenlandii Wikingowi, Erykowi Rudemu, a do końca zawdzięczamy temu, że został za morderstwa wygnany z Islandii na 3 lata i stwierdził, że się gdzieś przemieści gdzie indziej. Natrafił na Grenlandię, prawdopodobnie to była trochę kwestia takiej pomyłki, znaczy myślał, że płynie na Wyspy Owcze, ale dopłynął na Grenlandię, to było związane z różnymi iluzjami, które się zdarzają w tej temperaturze i w tych układach ciśnień w tym miejscu. Miał to szczęście, że na Grenlandię trafił, stwierdził, że to dobre miejsce do życia. Rzeczywiście panowały wtedy trochę łagodniejsze warunki klimatyczne, ale zdecydowanie przesadził w opisywaniu tej łagodności warunków klimatycznych, po tym jak wrócił na Islandię i postanowił jak najwięcej osób zachęcić do tego, żeby z nim popłynęły na ten nowy ląd. I tam założyły osady. Zdecydowanie przesadził z tym opisem, dlatego Grönland, czyli zielony ląd w przeciwieństwie do Islandii, czyli lodowego lądu, można powiedzieć. Więc takie drobne kłamstewko, tudzież reklama podziałała, pojechało za nim sporo Islandczyków. Data założenia kolonii to przyjmuje się, że 985 rok. Rzeczywiście była tam możliwa wtedy działalność rolnicza na dużo większą skalę niż teraz, bo było troszeczkę, to był tak zwany początek średniowiecznego optimum klimatycznego, więc warunki klimatyczne były łagodniejsze. Ale parę lat później, a w zasadzie koło XVI wieku, więc paręset lat później, Wikingowie zniknęli praktycznie zupełnie z Grenlandii, co to Inuici z różnych tych fal migracji pozostali. Dlaczego zniknęli? Tego wam nie zdradzę. To jest w materiałach dla was do odkrycia, jakie są teorie, jakie są możliwe przyczyny ich zniknięcia. Jeśli chodzi zatem o dziedzictwo kulturowe Grenlandii, to nie skupiamy się na Wikingach, tylko na Inuitach, których uznajemy za rdzennych mieszkańców tej wyspy. Aktualnie stanowią około 80% ludności i bardzo zachowują swoje różne tradycje. To jest związane z tańcem, graniem na bębnach, noszeniem tradycyjnej odzieży. Tamiks to są takie buty ze skóry owczej. Musi korzystać z tych materiałów, które mieli dostępne, więc spodnie mogą być nawet z niedźwiedzia polarnego, z krótkiego polarnego, jak tutaj ten pan nosi. Ale też, kiedy zaczęli jakiś handel z dalszymi krainami, to włączyli dużo kolorów charakterystycznych, to jest też bardzo do swoich strojów, no to już, to nie są jakieś barwniki, które pochodzą z Grenlandii samej, tylko są wynikiem handlu. Jeśli chodzi o jedzenie, to charakterystyczne potrawy, oczywiście jest tam też dostępne, żeby być normalne, ogólnoświatowe, globalnie dostępne jedzenie. Znaczy McDonald's to może akurat nie, ale są sklepy z normalnymi rzeczami. Słowy normalnymi. Natomiast takie charakterystyczne potrawy, na przykład matak,
czyli niesuszona skóra wieloryba, taka słasa, bardzo, bardzo pusta zupa, jadali mięso wieloryba, wielorybów, bo oni nie poszli innego wyjścia tak naprawdę. Musieli jeść to, co było dostępne, nie było mowy o jakichś warzywach i innych tego typu frykasach. Na chwilę zatrzymując się nad tą dietą, ona jest bardzo bogata w kwasy tłuszczowe omega-3, no to pomyślelibyśmy, super zdrowa, kwas tłuszczowy omega-3, nic lepszego. Tylko, że nikt inny niż Indusi nie przetrwałby takiej diety opartej praktycznie głównie tylko na tym. To jest przykład adaptacji ewolucyjnej do dostępnej diety. I jakby ceną za to można powiedzieć to, że Indusi są dosyć niscy, znaczy średnia wzrostu jest trochę niska, mają krótkie szyje. To też jest przystosowanie trochę do zimna i mają też zachowany przez cały życie tak zwany brunatny tłuszcz, brunatną tkankę tłuszczową, inną niż ta nasza żółta tkanka tłuszczowa. Brunatna tkanka tłuszczowa jest jakby aktywną tkanką, tak? Nie tylko izoluje od zimna, ale też może być źródłem energii. Brązowy tłuszcz, ale nie polecam diety złożonej tylko i wyłącznie z tłuszczowych omega-3. Do tego trzeba jednak dostosowania ewolucyjnego. No jeszcze z takich dań. Mówiłam o tym, że poluje się na niedźwiedzie. Dla jedzenia się obyczajnie poluje, bo to jest uważane za absolutny przysmak. Zwłaszcza głowa niedźwiedzia, ten kto upoluje dostaje głowę. Z innych takich ciekawych przysmaków jest kiwiak. Kiwiak to jest takie danie, które jest odpowiedzią na brak witamin. Jak nie ma witamin, to trzeba coś ukisić. U nas się kisi kapustę i ogórki i też uważają na to, że z różnych krajów to jest obrzydliwe. Natomiast tam kisi się ptaki, to znaczy składa się całe ptaki, alczyki, oczywiście no zabite ptaki, alczyki, ale przede wszystkim z piórami, z dziobem, wszystkim. Zaszywa się w skórze oczej i po kilku miesiącach powstaje coś, co podobno smakuje jak gorgonzola. Nie znam osobiście nikogo, kto by tego próbował. No ale to jest po prostu źródło witamin. Tutaj nie ma co na to narzekać. Innych źródeł witamin dostępnych po prostu nie mieli. Natomiast zawdzięczamy im tam sporo różne wynalazki, jak kajak, gogle, które miały chronić przede wszystkim przed ślepotą śnieżną. Iglo chociażby, to są też słowa, które bezpośrednio z tego ich polisyntetycznego niemieckiego języka przewędrowały do wszystkich innych języków. Jeśli chodzi o gospodarkę, no to tradycyjnie wiadomo, polowali na wieloryby, polowali na foki, ale jest tam też kilka dosyć niezwykłych zasobów, jest albo było. Po pierwsze kriolit. Kriolit jest używany do, a przynajmniej był używany do produkcji aluminium. Jest to prawdopodobnie jeden jedyny minerał na ziemi, który tak został eksploatowany, że go do zera na skalę komercyjną wydrenowano, że tak powiem. Więc kriolit był bardzo cennym materiałem, bo bardzo cennym materiałem też podczas II wojny światowej. Jak wspominałam, że tam Amerykanie się interesowali zawsze Grenlandią, to interesowali się też nią militarnie. Tam bardzo pilnowali tych kopalni kriolitu, no bo aluminium to było niezbędne do tego, żeby produkować samoloty, no a podczas II wojny światowej było to dosyć kluczowe. I obawiali się, że naziści, że Niemcy mogą zaatakować tę bazę, w tym Grenlandia była tak trochę chroniona, to wybrzeże przez Amerykanów. Ale to taki jeden przykład, a dawniejszy przykład to żelazo. Żelazo się wydaje zupełnie normalnym zasobem, natomiast tutaj źródło było inne. To nie były rudy żelaza gdzieś tam wykopywane. Tylko żelazo spadło Inuitom z nieba dosłownie. Wiecie, że meteoryty mogą być meteorytami tak zwanymi żelaznymi. Meteoryt, który nazywamy teraz Cape York, jakieś pewnie 10 tysięcy lat temu spadł. Tam rozpadł się na bardzo wiele kawałków w atmosferze i sobie leżał na terenie Grenlandii. Inuici wydobywali z niego, powiedzielibyśmy dzisiaj prymitywnie, no ale tym, co mieli dostępne. Żelazo tam nie było żadnej huty, nic takiego, to było na zimno wszystko wydobywane, ale działało na tyle, że można było robić noże, harpuny. Teraz czym się zajmują? Oczywiście dalej jest to tradycyjne polowanie, wielorybnictwo, ale bardzo dużo się eksportuje krewetek, halibuta, dorsza, czyli bardziej rybołówstwo. Tak czy inaczej, jak zobaczycie w materiałach, analizując to, jakie są przychody, jakie są koszty życia, można powiedzieć,
Finlandii, to są absolutnie finansowo uzależnieni od dotacji z Danii. A dlaczego z Danii? Już mówię, dlaczego z Danii. Z uwagi na ten specyficzny system polityczny. Bo Grenlandia jak najbardziej no, jest krajem, ma swoją flagę, ma nawet hymn, język, ale jest terytorium zależnym. Jest terytorium zależnym Królestwa Danii. Przy tej swojej dużej niezależności na czele kraju dalej stoi królowa Danii. Grenlandczycy bardzo dbają o swoją samorządność, chociaż do tej Danii już długo należą od XIV wieku, a w międzyczasie gdzieś tam między Norwegią a Danią się rozgrywali rywalizacja o to, czyja Grenlandia ma być. Ja skończyłam tą informację na temat kolonizacji gdzieś tam na Wikingach i potem na tym, że Wikingowie zniknęli stamtąd tajemniczo. Ale potem mieliśmy do czynienia ze współczesną kolonizacją już w XVIII wieku. I tu akurat nie duński, a norweski ksiądz, kapłan, pastor prawdopodobnie, Hans Egede, ten, którego pomnik stoi w nóg, we współpracy właśnie z duńskim królem, czyli to była współpraca norwesko-duńska, zorganizował prawie na Grenlandii. Ale on miał bardzo szeroki cel, on sobie wymyślił, że na pewno tam ocalili jacyś europejscy koloniści, wikingowie, trzeba tam założyć luterańską misję, stację handlową, w ogóle tam w ogóle ich wspomóc i uratować. Jak przypłynął, to żadnych potomków wikingów nie znalazł, ale znalazł Inuitów. I skierował całą tą swoją energię pracy misyjnej na Inuitów. Na szczęście nie miał takich pomysłów, nie była to jakaś krwawa kolonizacja, niezależnie od tego, co byśmy o kolonizacji myśleli, bo zawsze to są dwie twarze, coś się przynosi, ale coś też można odebrać. Na szczęście nie mieliśmy tutaj w ogóle do czynienia na tamtym etapie z jakimkolwiek, nie wiem, wymordowywaniem mieszkańców Grenlandii albo jakimś taką krwawym na przykład nawracaniem, bo Hans Egede co prawda miał misję, żeby nawrócić Eskimosów na chrześcijaństwo. Ale nie robił tego w sposób brutalny, on inaczej przekonywał, uczył się języka, dostosowywał modlitwy na przykład do doświadczeń Eskimosów, które podjęliśmy inni, to na przykład no, on jakby uczył jako luteranin również modlitwy Ojcze Nasz. I zamiast chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, to fokę powszednią daj nam dzisiaj, no bo nie znali chleba Eskimosi, a fokę jak najbardziej. Więc można powiedzieć, że się do tego bardzo przykładał i rzeczywiście ta misja miała wyjątkowo, jak na różne kolonizacje europejskie, charakter pokojowy. To tak pokrótce, jeśli chodzi o wstęp do tego, co możemy spotkać na Grenlandii, jaki tam jest klimat, krajobraz, czym się tam zajmują ludzie, jacy ludzie tam mieszkają, ile osób tam mieszka. Znacznie więcej w materiałach. Zapraszamy do obejrzenia nagrań z innych webinariów na kanale YouTube. youtube.com/eduarctic. Materiał powstał w ramach projektu EduArctic 2. Od badań polarnych do naukowej pasji. Innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce i Norwegii, który korzysta z dofinansowania o wartości około 240 000 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.